bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Z tobą znalazłem dziewczynę, to kocham ją. Ja, że zjadła to, że zjadła to, mi się nie spać, aha, to mi się nie spać, aha, to mi się nie spać. Bo jakbym się w lesie spotkał, to bym się zebrał, aha, to bym się zebrał, aha, to bym się zebrał. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Jeszcze więcej tych braw, moi kochani. Świetnie, bo tutaj na tej scenie wcale nie jest tak bardzo ciepło. Mili Państwo, ja mam tylko dwie dobre wiadomości i o tym chciałem powiedzieć. Przede wszystkim pierwsza wiadomość to jest taka, kto poczuje się troszeczkę zmarznięty i głodny, to w namiocie gminnym Cegłowa, tam po mojej prawej stronie z tyłu, jest gar grochówki przepysznej, bo sam ją jadłem, więc tam idźcie i dostaniecie grochówkę pyszną, gorącą, można podjeść i jest to grochówka dla wszystkich, więc nawet nie trzeba mieć walorów Narodowego Banku Polskiego, żeby z tej grochówki skorzystać. To jest jedna rzecz, a druga, chciałbym serdecznie powitać również naszych patronów medialnych. Witamy Co Słychać i telewizję Zbigniewa Piątkowskiego. Bardzo się cieszymy, że z nami są dziennikarze i będą to też relacjonować. Także miłe panie, mili państwo, uśmiechajcie się, pięknie wyglądajcie, żeby później na filmie i na zdjęciach wszystko było ok. A ponownie przed Państwem i też poproszę brawa, kapela Stanisława Ptaśmińskiego z udziałem Piotra Dorosza. Czterech łysy się zebrało. Zebrało. Rolkę papy ukraść chciało. Nie chciało. Lecz daleko nie uciekł. Nie uciekł. Bo miał piszy roty. Ole. Bella, bella, bella Mari. Bella Mari. Bella Mari. O, bella, bella, bella Mari. Tam, gdzie zna szalnej wody, siada na koń kozak młody. Czule żegna się z dziewczyną, jeszcze czule z Ukrainą. Hej!
kilka podmiotów po to, żeby one się mogły tak wspaniale udać. I przypomnę, jeszcze raz wielkie brawa, pan Stanisław Ptasiński. Wielkie brawa, panie Stanisławie, kłaniamy się nisko, dziękujemy serdecznie. Teraz czas na coś gorącego, kawę, herbatę, jakiś posiłek. Zapraszamy tam, dla was jest przygotowane coś ciepłego, bo rzeczywiście troszkę może jest chłodno. Mili państwo, chciałbym przypomnieć, że nad naszą imprezą siódmymi dniami sera patronat objął marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Również mamy patronat starosty miejskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego. No i nie mogłoby w tym towarzystwie zabraknąć wójta gminy Cegłów Marcina Uchmana. Bardzo serdecznie dziękujemy za patronaty. Mamy również wsparcie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Mamy wsparcie Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Siedlcach z filią w Mińsku Mazowieckim. Mamy również wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i pana ministra. No, można by tu wymieniać tych instytucji bardzo, bardzo dużo. Oczywiście no, wiadomo, że również współorganizatorem jest Gospodarstwo Ekologiczne Grażyny Stelmachowskiej-Grajan, producentki sera koziego twarogowego z Cegłowa i sera marszałka. Mamy również wsparcie serowarów. Proszę państwa, chciałem powiedzieć, że dowiaduje się na przykład od serowarów, że oni sery to już posprzedawali. No jeszcze tam troszeczkę jest, co mnie szalenie cieszy. Mimo tej pogody jednak, zobaczcie, dobry produkt, markowy produkt, smaczny produkt i zdrowy zawsze cieszy się dobrą renomą i zawsze będzie miał swoich nabywców. Proszę państwa, będzie jeszcze na tej scenie wiele się działo. Będą jeszcze konkursy, będziemy mieli jeszcze króciutką prezentację z przedstawicielem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ale ponieważ panie widzę, że już są przygotowane i z niecierpliwością chcą wyśpiewać swój program, więc na scenę zapraszam zespół śpiewaczy Zorza. Zapraszam zespół śpiewaczy Zorza, a w tym czasie, kiedy panie będą się tutaj już przygotować do występu, to za moment nastąpi ogłoszenie konkursu kulinarnego. Muszę państwu powiedzieć, że konkurs kulinarny jednak wzbudził duże zainteresowanie. Było kilka wyśmienitych potraw. Jurorzy mieli duży problem z wyborem, ale wiem, że już zakończyła komisja swoje prace i swoje działania. I za chwilę usłyszycie państwo wyniki konkursu kulinarnego. I tu uwaga, będzie rosło napięcie. Wobec tego na scenę poproszę Grzegorza Stelmachowskiego. Powiem tak, no jako komisja mieliśmy bardzo utrudnione zadanie. Naprawdę niektóre potrawy były bardzo smaczne. W ogóle przedstawionym zostało 9 potraw. Właściwie no co więcej mówić, no czytam protokół. Przewodniczącym komisji był pan Roman Niedziłka z Uniwersytetu Humanistycznego Przyrodniczego w Siedlcach. Członkowie był pan Radosław Bogusz, Wydział Nauk o Żywności SGGW w Warszawie. Pani Aneta Orlikowska z KOWR-u. Oczywiście ja i wójt gminy pan Marcin Uchman. Z 9 zgłoszonych potraw, 2 potrawy dostały wyróżnienie. Są to oponki z serem. Pani Zofii Wójcik z Posiadałów. Także zapraszam. Posiadał, przepraszam. Także zapraszamy serdecznie. Gratuluję w imieniu członka komisji. Tu jest dla pani, proszę bardzo, nagroda. Tak, zaprosimy zostać na scenę. Tak, 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 oczywiście. Oj, ja nie lepiej wyglądam. Drugie wyróżnienie dostały placuszki z serem i marchewką pani Elżbiety Bajszczak z Podciernia. Także zapraszamy też serdecznie na scenę.
Gratuluję, pani Elu. No, muszę powiedzieć, że platuszki naprawdę były bardzo dobre. No cóż, pozostaje mi powiedzieć trzy główne lokaty, więc miejsce trzecie dla pani Aliny Jabłońskiej. Za babeczki z serem i miętą zapraszamy serdecznie. Także gratuluję pani Alino. Pani Alina jest zmieni. Lokata druga. Powiem tak, to była bardzo dyskusyjna potrawa. Oj, bardzo dyskusyjna potrawa. Parzaki. Pleciony parzak z serem. Ale przepraszam, nie powiem czyj, bo nie mam napisane. Tak. Także proszę nam się przedstawić. Pińkowska Elżbieta. Siodła. Także gratulujemy pani Elżbieto bardzo. No i miejsce pierwsze, czyli to najbardziej oczekiwane jakby miejsce. Powiem tak, tu nie było dyskusji, tak naprawdę żadnej. Komisja była jednogłośna, kto pierwsze miejsce zdobywa. Potrawa naprawdę była i związana z regionem, ciekawa, smaczna. No i cóż, no, muszę pogratulować pani Elżbietę Bajszczak za ziemniaki faszerowane, smażone. Serem, naprawdę, były rewelacyjne. Brawo! Czyli podciernie jednak górą. Pani Elu, gratuluję serdecznie. Także... Dobrze, to ja sobie z tej strony mówię. Tak, 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 można się troszeczkę dalej. Ja dziękuję wszystkim uczestnikom. Oczywiście no, pozostałe osoby też przygotowały bardzo smaczne, bardzo ciekawe potrawy. No, jako komisja mieliśmy tutaj bardzo utrudnione zadanie. Niestety no, musieliśmy tego wyboru dokonać. Zapraszam państwa w przyszłym roku również do bardzo dużego udziału w konkursie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Grzegorz, za ogłoszenie wyników. No to niespodzianka, znaczy nie niespodzianka, podobno rewelacyjnie, ale mi cały czas intryguje, bo te parzaki, co to są parzaki? Kto z państwa wie, co to są parzaki? Bo ja nie wiem. Muszę podejść do zdobywczyni drugiej nagrody, a ja bardzo serdecznie chciałbym podziękować fundatorom nagrody, bo nagrody w tym roku fundowało Gospodarstwo Ekologiczne Grajan Grażyny Stelmachowskiej. Wiem, że główna nagroda to jest wartość 350 zł, ale co jest tam w tej torbie, to już pewnie pani Ela wam pokaże, ale bardzo myślę, że sympatyczna i fajna nagroda. Mili państwo, to teraz już na nie zwlekajmy, bo tutaj dziewczyny już są po prostu rozgrzane do czerwoności. Zapraszam zespół Zorza na scenę. Państwa poproszę jak zwykle o tradycyjnie o brawa. Nie szczędźcie braw, tym bardziej, że panie są tutaj od samego początku, czyli tu przyjechały już o godzinie 13:15, więc tym bardziej dziękuję za cierpliwość, wytrwałość, jak również za to, że panie oczywiście macie olbrzymie temperamenty, ale mimo tego za ciepło nie jest, a jednak wytrwałyście i za to wam serdecznie dziękuję. Proszę państwa, ja tylko dodam, że zespół Zorza, zespół śpiewaczy prowadzony przez panią Jolantę Kowalczyk,
od 10 lat kultywuje tradycję wspólnego śpiewania, kultywuje tradycję sięgania do dziedzictwa naszego kulturowego, wokalnego, ludowego, folkowego. Pani Jola jest wspaniałą, mógłbym powiedzieć, taką osobą, która wynajduje różnego rodzaju przyśpiewki, pieśni dawno zapomniane, różne zaśpiewki ludyczne, ludowe, więc tutaj na tym polu ma olbrzymie sukcesy, jest wręcz pasjonatką szukania takich nietypowych utworów dawno zapomnianych. Chciałbym też dodać, już się z tego jubileuszu cieszę, że w tym roku zespół Zorza obchodzi 10-lecie. 16 września już zapraszamy na galowy koncert z okazji 10-lecia istnienia zespołu Zorza, więc to prawdziwa przyjemność, że przez te 10 lat panie wytrwały, świetnie się rozwijają, mają plany na przyszłość i mam nadzieję, że będą właśnie też naszym takim cudownym eksportowym produktem, przepraszam za kolokwializm, czyli naszym produktem regionalnym, którym będziemy się chwalić na tym polu, nie tylko w naszej gminie, nie tylko w naszym powiecie, ale na całym Mazowszu. Proszę państwa, wielkie brawa, zespół Zorza. Wielki!